Szósta edycja targów FIWE zbliża się wielkimi krokami. Warto o niej porozmawiać. Będzie sporo MMA, ale zanim o tym, zupełnie nowa formuła w takim sensie, że to będzie FIWE United. O co tutaj chodzi? No właśnie. Myślę, że tutaj w zasadzie sama formuła United została trochę zaczerpnięta z przykładu KSW, mianowicie założyliśmy, że to, co się sprawdza, to, czego ludzie potrzebują, to przede wszystkim emocje i nowe doznania, nowe doświadczenia. Postanowiliśmy stworzyć taki FIWE, którego wcześniej nie było. Wzorujemy się na postaciach z Avengersów i takie było nasze założenie, natomiast te postacie chcemy ożywić już na targach, także jest u nas 5 supermocy. I te 5 supermocy pojawi się również na targach, natomiast już w formie takiej realnej, żywej. Kto to dokładnie będzie, to przekonacie się na samym FIWE, także zapraszam we wrześniu. Brzmi ciekawie, ambasadorem będzie Michał Materla tegorocznych targów i Roberto Soldi. Czy oni też będą włączeni w akcję? Również są włączeni w akcję, tak jak wspomniałam, nie zdradzę, czy są jednym z Avengersów na FIWE, natomiast to są sportowcy, których na pewno warto naśladować. Michał pokazuje przykład nie tylko w dyscyplinie MMA, ale myślę, że ogólnie jako sportowiec dla wielu młodych, trenujących ludzi to jest wzór do naśladowania. Przede wszystkim jego upór, dążenie do celu to jest coś, co my jako marka FIWE chcemy wspierać po prostu w drodze do osiągnięcia sportowego sukcesu. Czyli jako ambasadorzy Michał Materla i Roberto będą na targach przez wszystkie dni? Czy przez wszystkie, to nie mogę obiecać, bo pierwszy dzień, czyli piątek, to jest dzień biznesowy. Również dla branży MMA, ale tej branży, która zajmuje się tak przede wszystkim wyposażaniem klubów, wyposażaniem w różnego rodzaju akcesoria, czy też maty, oktagony. Także zapraszamy na piątek, pierwszy dzień. Zapewne wtedy Michała ani Soldicza nie spotkamy, natomiast jest to dzień po prostu dla biznesmenów, aby rozwijać to, gdzie młodzi ludzie mogą później trenować. Jakie nowości jeszcze w tym roku nas czekają? Przede wszystkim rozszerzyliśmy się o nowe dyscypliny sportowe i myślę, że tutaj łączymy się w takim założeniu interdyscyplinarnym, czyli tego, aby nie naciskać tylko i wyłącznie na jedną dyscyplinę, jaką jest bodybuilding, kulturystyka, czy też to, co rozwijaliśmy przez lata, crossfit. Natomiast w tym roku będzie bardzo dużo nowości, zarówno dla biznesu, jak i dla konsumenta. Przygotowaliśmy między innymi zawody Stihl, czyli zawody niekoniecznie dla osób, które interesują się budowaniem masy mięśniowej, ale może bardziej dla frajdy, dla budowania siły, czyli to będzie można spotkać na zewnątrz hali. Mamy również zawody z arm wrestlingu, czego nie było też wcześniej i tutaj zachęcam wszystkich odwiedzających tym razem do spróbowania swoich sił, nie tylko do oglądania. Natomiast przygotowaliśmy również coś dla kobiet, czyli konwencja Euforia, która się odbędzie na FIWE. To będą dwudniowe tak naprawdę treningi prowadzone ze sceny i tutaj w zasadzie nie ma ograniczeń wiekowych, od najmłodszych dziewczyn, które po prostu dbają o linię, do pań w średnim wieku, które chcą po prostu poćwiczyć i się poruszać. Myślę, że każda z nich znajdzie coś dla siebie. I oczywiście MMA, między innymi amatorskie Mistrzostwa Europy. Skąd taki pomysł? Od wielu lat współpracujemy już z Federacją Time of Masters. Organizują oni amatorskie gale MMA i dobrze się w tym wszystkim sprawdzają. Fajnie to wszystko wychodzi i z tego przede wszystkim powodu postanowiliśmy postawić na kogoś zaufanego, z kim mieliśmy wcześniej możliwość współpracy. Przewidujemy, że będzie tam około 200 zawodników, więc to są zawody, które ściągają rzeczywiście nie tylko towarzystwo z Polski, ale również z zagranicy, tak? Czy Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, takich zawodników się spodziewamy. Standardowo klatka, jak rozumiem, tak, sędziowie. No i mistrzostwa będą trwały 2 dni, 3 dni, jak to będzie wyglądało? W zasadzie tutaj zaskoczenie, bo to będą 3 oktagony. Także będzie się sporo działo. Jeżeli chodzi o długość trwania zawodów, to będą 2 dni. Także ten piątek pozostawiamy dla biznesu. Oktagon tak, ale z możliwością nabycia do swojego klubu. Natomiast przede wszystkim same zawody będą się odbywały w formule dwudniowej przez sobotę i niedzielę. Zgłoszenia dalej otwarte, jak rozumiem. Tak. Zgłoszenia są otwarte, także zapraszamy. Nie do mnie bezpośrednio, ale wszystko na naszej stronie fiwe.pl jest dokładnie wytłumaczone, także można się zgłaszać.
poza tymi mistrzostwami strefy dla fanów, między innymi taka strefa premium KSW. O co tutaj z kolei chodzi? No bo te strefy co roku wyglądają coraz bardziej imponująco. W tym roku obstawiam, że będzie jeszcze lepiej. Tak, rzeczywiście w tym roku wspólnie z KSW planujemy taki profesjonalny oktagon, który stanie już na jednej z hal. Natomiast nie chcemy tylko już nie na tym kończyć. Tak? Będzie możliwość spotkania się przede wszystkim z topowymi zawodnikami, którzy walczą w KSW i to chcemy umożliwić. Takie bezpośrednie spotkanie, możliwość rozmowy. Będą również wywiady, jeżeli ktoś chce się wyposażyć w różnego rodzaju ubrania. Będzie też sklep KSW Shop. No i przede wszystkim możliwość spróbowania swoich sił, tak? Czyli treningi pokazowe i próbne. Skąd w ogóle pomysł na przestrzeni tych 6 lat, żeby no FIWE weszło w MMA, że tak powiem, żeby też zagospodarować tę część jak gdyby tej branży fitness? Myślę, że przede wszystkim to przyświeca naszej idei, czyli temu, żeby promować sport i promować jakby takiego sportowego ducha. Nie chodzi tylko wyłącznie o to, aby zbudować masę mięśniową. Nie zależy nam na tym, żeby zamknąć się w ramach Instagramu tego, żeby dobrze wyglądać, ale przede wszystkim tego, żeby ten sport stał się użyteczny, jeżeli chodzi o życie. Tak? I myślę, że form wyrażania siebie poprzez sport jest bardzo dużo, tak? Od wspomnianych ciężarów, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zajęcia, siłownie, czy właśnie MMA, tak? Więc zauważamy, że jest to dyscyplina, która bardzo się rozwija w Polsce i coraz więcej młodych osób chce rzeczywiście nie tylko inwestować w swój wygląd, ale również w to, jak to wszystko wykorzystać, jak to przełożyć na kondycję. No i być może te umiejętności niejednemu się przydadzą, gdzie to już nie wnikam, ale na pewno jest to sport rozwojowy. Na FIWE są zawsze tłumy. Jestem ciekaw, czy badacie, ile z tych osób, które przychodzą, to są fani, którzy przychodzą tylko na MMA? Jest to dosyć łatwo sprawdzić, ponieważ mamy specjalne bilety, które odróżniają uczestników, którzy chcą skorzystać z konkretnych wydarzeń. Natomiast przede wszystkim takim głównym miernikiem jest odzew naszych kampanii reklamowych, ponieważ targetujemy je ściśle na konkretne grupy odbiorców i poprzez te kanały najczęściej dokonują zainteresowane osoby kupna biletu. Więc wiemy, czy z danym kodem zgłaszają się osoby właśnie zainteresowane MMA, ponieważ na takich stronach konkretnych albo poprzez takie AdWords wypuściliśmy reklamę, czy są to odbiorcy z innych dyscyplin. Myślę, że też jednym z naszych celów jest to, żeby tych ludzi łączyć, tak? Czyli nie chodzi tylko wyłącznie o to, żeby ściągnąć fanów MMA na właśnie europejskie, amatorskie mistrzostwa, czy też na strefę KSW Premium, ale na to, żeby zaciekawić osoby z zewnątrz tym, jak fajna może być dyscyplina, jaką są sztuki walki. Myślę, że na pewno tak będzie. Z naszej strony to wszystko. Wielkie dzięki. Co, widzimy się we wrześniu. Widzimy się we wrześniu. Zapraszam. Wielkie dzięki. Cześć. Dziękuję bardzo.